A teraz w Teatrze Biograficznym, ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii, Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest poniedziałkowy odcinek ze Spyro 3 Year of the Dragon. Pojemy. Year of the Dragon, o. Muszę się poprawić, bo nie lubię tego. A więc tak, ostatnio przeszłyśmy Crystal Islands. I obiecałem, że będziemy robić Dynamines. W ogóle synchronizacja. Dół, góra. Bo później by było. A coraz częściej mi się to zapomina. Więc obiecałem, że będziemy robić Dynamines. I w tym odcinku pokażę wam też pewną, że tak powiem, usuniętą rzecz. Nie usuniętą, może nieużywaną, o. Ale to po przejściu, może tak powiem, no po przejściu tego poziomu. Bo inaczej byłbym w lekkiej takiej pupce. Nadal mamy 5500 klejnotów, co jest bardzo dobrze. Ale fajnie było, jakbyśmy mieli więcej. No więc po prostu tu mamy taki westernowy poziom. Jak to nazwę? Poziom w stylu westernu. I moje kochane kaktusy ze Spyro 1, które tym razem które tym razem są do czegoś potrzebne. Lel. Jestem prawie pewien, że to nie było zamierzone przez twórców, żeby tak się dostawać do tych klejnotów. Halo. Co to w ogóle za wioska, gdzie nie mogę się nigdzie dostać? Hello. Zaraz. Ja bym już gdzieś słyszał tą muzykę. Jestem pewien, że już gdzieś ją słyszałem, w tej grze nawet. Hello. Gosh darn it, Spyro! I came in here to check on my prisoner, only to find out he'd somehow got away again. Then when I came in to look around for clues, one of them rowdy dinosaurs went and locked me in. Now they're out there causing all sorts of trouble, and there's not a thing I can do about it. Okay, stary, ale... Tu jest taka rzecz, obydwoje jesteśmy aż tak mali, że moglibyśmy po prostu przejść przez to. Nawet dla mnie jeszcze zostaje miejsce. I zaraz. Teraz zauważyłem dopiero ten portret poszukiwany. Lel. Czy to jest Dan Johnson? Wydaje mi się, że to jest Dan Johnson. Mogę się nawet, nie wiem, założyć. O grosz. Że to był Dan Johnson. Który też w Ratchecie dosłownie w każdej grze się pojawia. Jako easter egg. A chyba Spyro 2 był tym, który zapoczątkował to? Czy to nie Spyro 1? Może i nawet już? Szkoda, nie pamiętam. A więc no... Nie zdziwiłbym się w sumie, jakby to był Dan Johnson. Znaczy easter egg z nim. Dobra, ale ja się zastanawiam, jak ja mam tam dotrzeć. Tam, o, wiecie, pamiętacie, no. Ha. Ciekawe, ciekawe. No. Ach, ta kolizja i niewidzialne ściany. Tylko jeszcze w tych czasach, kiedy te gry wychodziły, to nie było aż takie denerwujące. Mniej więcej przemyślane, gdzie te niewidzialne ściany dawać. A nie jak w dzisiejszych grach, że po prostu macie schody. Może z jakiegoś powodu przeciwnicy wchodzą na te schody za wami. O ty koszykarzu jeden. A my tam nie możemy zejść, bo tam jest niewidzialna ściana. Możemy zejść do końca schodów, ale już nie możemy dalej, bo tam jest niewidzialna ściana. Swoją drogą też zdobyliśmy życie. Jakbyście nie zauważyli. Dobra, myk. Dlaczego ja się mogę wchrzanić w te kaktusy, żeby szybciej one dawały mi te klejnoty?
Nie. God damn it. I tu jest jeszcze. Wolałem się upewnić, żeby nie było. Myk. Elo. Wolałbym do tych TNT nie podchodzić za blisko, bo mógłbym się jeszcze przekonać, że to był zły pomysł. Tutaj jest coś. A tym czymś jest jajko. Co? Jajco. Uratowaliśmy Romeja. Albo Romea. Ale wydaje mi się, że to jest Romej. Jakie imiona tu są? Czy ktoś tu po prostu utworzył jakąś księgę z imion i wybrał sobie takie, które najbardziej są śmieszne albo absurdalne? Tak mi się czasami wydaje w tej grze. O, nie. Ja nie chcę upierać. A, przynajmniej nie dziś. Dlaczego Sparks jest dalej żółta, skoro ja obrywałem? Chyba, że to jest ta magiczna moc zwana plus jeden dodatkowy hit. I to jest po prostu aż takie losowe. Dobra. O, spadłeś, jak mi przykro. Ja mi stary ogarnij dalej. Mniej agresji. Agresja do niczego nie prowadzi. Ej, to było nie fair. Ewidentnie widziałem, że ten pocisk był sam naprowadzony. To jest nieczyste zagranie. Mi się to nie podoba. Dobra, a mogę znaleźć jakiś, nie wiem. No fajnie by było znaleźć tego kraba, który mi daje motylki. Czy cholera wie, co to jest? Znaczy motel sam sobie, to wiem, że to jest motel, ale nie wiem, czy to jest do końca krab. To, co mi daje motyle. I... No, 6000. 6000. Boom! Mamy 6000, jej, znowu. Co tutaj jest? Tu jest woda. Siema woda. Aha, tu jest dodatkowy poziom. Robimy teraz dodatkowy poziom, czy później? A w sumie to później. Nie. Tu mam iść. W sumie wygląda, jakbym tu miał. O! That was easy. Well, I'll be. So that's how my prisoners keep escaping. Here, take this dinosaur egg away before it hatches and causes more trouble. I think it must have been the run of the litter, though. Dobra, mamy kolejne jajco. I rozwołaliśmy Kiki. Akurat to imię nie jest aż takie dziwne. Jak dla mnie. Nie wiem. O, okulary spadły. Jumping Jehoshaphat! That's the cutest looking dinosaur I ever did see. No, w sumie to nie wiem, czy smoki aż tak bardzo się zaliczają do dinozaurów. No, po części tak, bo to są gady też takie, no wiecie, przerośnięte, ale no... No nie wiem, jak tu powiedzieć tak normalnie. Dobra, tu mamy agenta 9, ale... Szczerze powiedziawszy, ten poziom mi się nie widzi zbytnio. No może najpierw zróbmy ten, co jest pod wodą. Jestem... Bo aż nie pamiętam, co tam jest, to... Fajnie się będzie przekonać. Cóż tam jest? Pyk, pyk. Tak fajnie. O, na główkę. Pamiętajcie, dzieci, nie skaczcie na główkę. Okej. Okay. One of them dinosaurs threw an egg down this flooded mine shaft. I'd get it back for you, but I ain't such a strong swimmer. Okej, okay, mam pewne déjà vu. Czyli musimy unikać TNT, tych belek. O, cholera. Nie wiem, czy dokładnie musimy to samo zrobić z... A w sumie ominę tego gościa. No, czyli praktycznie musimy się trzymać góry. Góra jest dobra.
Holy moly. No, widać, że to już jest dalsza część gry. To już się nie pierdzielą. Shit. That was some mighty fine swimming, young dragon. Dziękuję. Kurwa, uratowaliśmy Eliota. Nawet kojarzę, że był jakiś gość z bajki. Jakiejś kreskówki, co się z Eliot nazywa. Masz coś jeszcze dla mnie? Nie. Chociaż nie, może sprawdzę w Atlasie. To będzie dobry pomysł. Gunfight at the Jurassic Coral. Ho. A nie pamiętam, gdzie są te dwa pozostałe jajka. Może jeszcze raz spróbuję przepłynąć to. Okej, to nic nie jest. Aha, ten gość sobie stąd poszedł w ogóle. Czyli nie dostanę już żadnego jajka. Spoko, warto wiedzieć. A więc chodźmy do poziomu agenta 9. Niezbyt lubię ten poziom, przyznam, ale... Ale dobra. The sheriff promised me I could be a deputy. So I'm off to help clear out all the dinosaurs. Nie wiem do końca, co to jest debuty, ale stawiam na to, że to jest coś na rodzaj, no wiecie, takiego pomagiera, przerywa. If you just calm down for a second, stop all that whooping and hollering, I can tell you what's going on. The Bailey gang are holed up in them buildings over there. You're gonna have to just go in there and flush them out. Well, good luck to you. Dobra. I teraz musimy się zabawić w te klasyczne gry szczelankowe. Gincie wszyscy. I się przy okazji nie zabić. To jest dużo lepsze niż tamten stage według mnie. Agenta 9, gdzie był też first person mod. Ale no po prostu... Nie wiem jakoś. Ała. To bolało, no cóż. No bolało, no cóż. Oż, ty kurde bele. Dobra. W ogóle moje strzały się odbijają, teraz to zauważyłem. Ale śmiesznie. Dobła. Co teraz? Dinozaury. Nic nowego, same dinozaury. Hopa, hopa. I później będziemy mogli będziemy mogli sobie pochodzić po tym poziomie, tak, że tak to mogę nazwać, normalnie. Wtedy będziemy mogli pozbierać te wszystkie klejnoty, które tu pozostały. I prawdopodobnie też tutaj zdobędziemy to ostatnie jajko, które... nie, zaraz. Nie mam... Mam dwa jajka do znalezienia. O! Pozwaliśmy tego dinozaura, który tu był, i dostaliśmy skill pointa. Fajnie. Ciekawe, jak się to w ogóle skill point nazywa. Okej. O nie! Goddammit! Nie! Nie! Okej. Nie! 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 I can't die! Ojen! Why the Bailey gang was trying so hard to steal this egg? That's not like them at all. I reckon someone must have put them up to it. Oje, z jednym po prostu uratowaliśmy Sharon, ale z jednym punktem życia. Ojen. Dobra. Więc teraz możemy sobie pochodzić, pozbierać wszystko. Bez Sparksa będzie trochę trudniejsze, ale co tam. Możemy sobie tu rozwalać rzeczy. No kto nam broni? O, fajne jest to, że mogę...
że mogę. Z tych beczek wypadałem, tak wiecie, na dół. A nie, że muszę się wspinać albo mieć Sparks. Bo to by trochę było słabe, gdybym musiał mieć Sparks. Obecnie. Coś tu jest? Nie. Wow, a jen, ile ci wypchali tego, stary. Powinien się z tym do lekarza. Dobra. Tu nic nie ma, ale tu zapewne coś jest. Dokładnie. Znowu Dungeonson. Tak mi się wydaje, że tu Dungeonson. O, jedno jajko. Jeszcze pozostaje jedno. I wracowaliśmy Sergia. Taki chyba nawet youtuber jest, ale nie jestem pewien. Taki dzisiaj spokojny jestem jakoś. Nie wiem czemu. Więc jeżeli myśleliście, że ja będę tutaj krzyczał, jakaś akcja będzie, nie. Ja dzisiaj spokojny jestem, nie chcę się jakoś unosić czy coś. Spokój to podstawa. Mogę to rozwalić? Mogę, hehe. W sumie, jestem ciekaw, czy jak rozwalę wszystkie szyby, to też będę miał skill point jakiś. Byłoby fajnie. A czy tak będzie? To się jeszcze przekona. Nie, chyba nie dostałem. Albo ominąłem jakąś szybę. Czy będzie jajko? Nie, kurde. Czyli będę musiał szukać tego jajka w... zaraz. Jak ktoś nie zajarzył, to polecam sobie zatrzymać film i zobaczyć, gdzie się te góry kończą. Ha, bo tutaj są jeszcze szyby. Ej, coś tu jest. Aha. Tu jest nicość. Ej, chwila, skoro tam się mogłem dostać. Tu się mogę. O, dobra. Dobra. O! Hehe. Teraz tu. Okej. Gdzieś bliżej. Nie ma nigdzie bliżej. No nie. Nie no, ja chcę zobaczyć, czy co się uda. Nie poddam się. Chyba tam nie mogę skoczyć, tak mi się wydaje. Kurde, że nie mam... A nie, jak zginę, to przecież... Ej, w sumie nie wiem, jak zginę, to się wszystko zrestartuje? Chwila, muszę najpierw zobaczyć, czy tu nic nie ominąłem na 100%. O, są jeszcze szyby. Ile szyb? Chyba jakiś, nie wiem, król szyb. Jest. Tu nic nie ma. Czy gdzieś jeszcze coś może być? Chyba nie. Nic nie, no zabiję się i zobaczę, co się stanie. Jak się wszystko odrodzi, to ja dziękuję bardzo. Aha, bo tu jest checkpoint, spoko. Nie, nic nie zostawiłem. Co mnie bardzo cieszy. Więc mogę iść teraz do poziomu Spyro, do części poziomu Spyro i tam zobaczyć, czy nic nie ominąłem. Ewentualnie do tej drugiej minigierki, bo się zbytnio nie rozglądałem tam. W sumie bym się wkurzył, gdyby się okazało, że tam coś ominąłem. Dobra, ten gość stąd też zniknął, więc minigierka zaliczona. Okej. W sensie, że tam, okej. What? No. Aha, no tak, zapomniałem kompletnie o tym kaktusie. Jak się tam dostać? No nie mogę rozwalić szyb. Tutaj. Chyba, że... Nie no, też tam nie dolecę. Za daleko to jest.
Po budynkach nie mogę skakać, to nie jest Spider-Man. Fajnie by było w sumie. Tak skakać po budynkach. Kurde. Jeżeli nie znajdę jakiejś odpowiedniej drogi, to użyję glitcha i tyle. Koniec. Kropka. Od biedy mogę tak spróbować. O kurde, udało się. Ale hecam. I uratowaliśmy Dana Johnsona. Ej, sobie mogli zrobić taki model, że taki easter egg, że Dana Johnsona byłby. Okej, okay, czyli poziom ukończony. Ale ja chcę wam coś jeszcze pokazać. Coś, co prawdopodobnie was zaskoczy. I dlatego chciałem to zrobić dopiero jak ukończę poziom. Bo po tym jak to zrobię, to już nie ma szans, żebym zrobił cokolwiek. Dobra, a więc muszę być tutaj. Teraz najtrudniejsza. A, najtrudniejsza część tego. Nie udało mi się. Okay. Goddammit. Ale nie wychwyciła mnie, bo muszę sprawić tak, aby ona... jest! Teraz wystarczy tylko umrzeć. Bo tu musicie tak zrobić. Musicie zrozumieć trochę logikę też zapisywania tutaj checkpointów przez Zoe. Otóż gdy Zoe zapisuje checkpoint, to ona też zapisuje nasz stan. Przez co gra może określić, że jak jesteśmy w wodzie, to mamy pływać. Jak jesteśmy na lądzie, to mamy stać. Kiedy Zoe zapisze nasz... Bo też zapis jest określony, na przykład ta Zoe nas zapisze tak, że się odrodzimy w tym budynku. Tamta przed jaskinią bodajże. I zapisaliśmy, kiedy byliśmy w wodzie, czyli trochę to wszystko zepsuliśmy i teraz powinniśmy pływać na lądzie. Haha! Jeżeli ktoś ogląda mój Let's Play ze Spyro 2, to powinien się już przyzwyczaić do tych rzeczy. Zapiszmy jeszcze raz, tak na wszelki wypadek. No i teraz ta śmieszna część nas chodzi, czyli znaleźć to, czego szukam. Na pewno to nie jest tu. O, tak jeszcze jest ciekawostka. Tu macie te drzwi i kraty. Gdzie to miało być? Gdzieś tu? Tu pod poziomem. Aha, i nie możemy tego rozwalić drugi raz. Taka też mała ciekawostka, niezbyt taka. Może jakaś. Nie wiem. Nie wiem, jaka może być ta ciekawostka. Jestem znudzony. Broń mnie, panie Bigła, ale no po prostu. Po prostu jakiś taki dzisiaj spokojny jestem i tyle. Proszę się do mnie nie pójść. Pewnie tu będzie gdzieś. O właśnie. Patrzcie. No jest niby portal, co nie? Nic dziwnego. Ale tu nie ma żadnego wejścia do niego. A więc... zróbmy to, co każdy człowiek by zrobił i wejdźmy do niego i zobaczmy, co się stanie. Jesteśmy na jakiejś... arenie. I otóż, do czego ta arena służy? To jest prawdopodobnie arena, która została wycięta, w której został wycięty jakiś boss. Jak pamiętacie, w jednym z poziomów, bodajże z drugiego świata, była taka arena, gdzie z minibossem się mierzyliśmy. Tak tutaj prawdopodobnie miał być też miniboss jakiś. Teraz muszę znaleźć wyjście stąd. Zresztą w sumie nie muszę. Bo gdzieś tutaj jest wyjście. Uwierzcie mi. Tak, exit area. O! A... To jest w sumie ciekawe. Otóż, jeżeli byście wyszli przez portal, spadalibyście w nieskończoność. I musielibyście poziom restartować.
Albo po prostu wyjść z niego. A tu się okazuje, że jak wyjdziecie z niego poprzez exit level, exit area, to Spyro ma dostatecznie dużo dystansu, żeby po prostu wyjść stąd przez ścianę. Ha, ciekawe. Może nie jakieś potrzebne, ale bardzo ciekawe, że jak Spyro jest w stanie chodzącym, to nie może spaść. Bo w sumie to jest cutscenka. Tak jakby. Okej. Okay. I czy a propos cutscenek, to czy coś się stanie nowego, czy nie? Ej, w sumie to jest... Czy to był ostatni poziom? Takie moje małe pytanie. To był ostatni poziom. Nie, jeszcze mamy dwa. To byłoby za łatwe. Więc najpierw muszę znaleźć to Haunted Tomb. Gdzie to jest? Aha, Haunted Tomb. Już sobie przypominam. Jaki to jest poziom. Strasznie go nie lubię. Czy to jest tu? To jest tu. A więc w następnym odcinku będziemy robić Haunted Tomb i prawdopodobnie Speedway ostatni. No i prawdopodobnie będzie to już przedostatni lub przedostatni odcinek ze Spyro 3. Więc maksymalnie nas dwa odcinki jeszcze czekają, a więc... No cóż, jak na razie się z wami pożegnam. Do zobaczenia za dwa tygodnie w Spyro. Na środę zapraszam was na Sonica Advance 2. No i cóż, no dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!